Ludzie czasami odchodzą dlatego, że wydaje im się, że nie mają innego wyjścia. Myślą, że to jest tak nie do zniesienia. Nawet jeżeli nie potrafią nazwać tego, czym jest to wszystko, czego nie mogą unieść. Po prostu zatrzymują się pewnego dnia i czują, że nie ma nic. A najmniej nie ma już nadziei. I dlatego odbierają sobie życie. Dzisiaj dowiedziałam się, że dziewczyna, która miała na imię Magda, odebrała sobie życie. Ja jej nie znałam, chociaż w pewien sposób ją znałam, dlatego że Magda napisała do mnie kilka razy i ja jej odpowiedziałam kilka razy, więc trochę znałam jej historię, trochę znałam jej myśli, ale ona nigdy nie dała po sobie poznać, że chodzi jej taka myśl po głowie, jeżeli wtedy jeszcze taka myśl w ogóle jej po głowie chodziła. Chciałam powiedzieć coś z mojej perspektywy do takich osób, które mają takie myśli, dlatego że ja kiedyś też próbowałam odebrać sobie życie. I powiem Wam tylko jedną, że nie przestaję dziękować Bogu za to, że wciąż żyję. Nie ma nic bardziej niesamowitego niż to, że jestem, że mogę działać, że mogę coś zrobić. I każde najbardziej przytłaczające uczucie jest tylko uczuciem. Jest tylko emocją, która gdzieś powstaje w mojej duszy, krąży nad moimi myślami, zatruwa inne moje uczucia i nie daje oddychać. Tak się właśnie kiedyś czułam. Ale z mojej dzisiejszej perspektywy, kiedy jestem w stanie zrozumieć, co się wtedy we mnie działo, kiedy jestem w stanie wyjaśnić, jaki był mechanizm tamtego uczucia i tamtych myśli i tego, co kierowało wtedy moim sposobem myślenia i moim sposobem zachowania, to wiem, że każda taka przerażająca myśl, każde takie obezwładniające uczucie rozpaczy, samotności, przerażenia, braku nadziei, braku wiary, to nie jest prawda. Wiem, że to może brzmieć niewiarygodnie, ale istnieje ogromna różnica pomiędzy faktem a sposobem interpretowania tego faktu. Na pewno tu się ze mną zgodzicie, że 10 różnych osób w tej samej sytuacji może się poczuć inaczej. Tak czy nie? Jest tak jak ta Magda. Miała rodzinę, miała męża, miała przyjaciół, miała pracę, miała pasję, pisała opowiadanie. A jednak czuła się najbardziej samotna na świecie. Nie dlatego, że realnie w jej życiu istniało coś takiego jak samotność, czyli brak innych osób, tylko dlatego, że ona tę samotność nosiła w sobie. Dlatego, że samotność pojawia się wtedy, kiedy jesteś, owszem, obcy innym ludziom, ale przede wszystkim wtedy, kiedy jesteś obcy samemu sobie. To jest prawdziwe źródło samotności. I dlatego mówi się, że można być
samotnym w wielkim tłumie. Można być samotnym, mając rodzinę, męża, dzieci, psa, kota, chomika i ptaszki. Można być samotnym, mając 10 rodzeństwa. Można być samotnym, idąc codziennie do pracy i mając w pracy wielu znajomych, z którymi spotykacie się także poza pracą, wymieniacie życzenia świąteczne itd. Dlatego, że samotność, prawdziwym źródłem samotności jest to, że jesteś obcy samemu sobie. Czyli, że nie masz ze sobą żadnej styczności. Że twoja dusza, twoja podświadomość jest czymś zupełnie niezależnym od całej reszty ciebie. Ty jesteś cały ze swoim racjonalnym, świadomym umysłem, potrafisz wyjaśnić, w co wierzysz, co jest dla ciebie ważne. I mówisz, że najważniejsza w życiu jest rodzina, mówisz, że trzeba się spotykać na święta, mówisz, że kochasz swojego męża, kochasz swoją żonę, kochasz ponad wszystko swoje dzieci. A jednak zdarza się, że w tym wszystkim kochaniu i wśród tych wszystkich ludzi, wśród tych wszystkich osób i wśród tych wszystkich rekwizytów, które masz dookoła siebie w życiu, wciąż czujesz się tak samotna albo tak samotny, że po prostu nie chce ci się żyć. Samotność to jest obcość samemu sobie. Samotność istnieje wtedy, kiedy nie lubisz siebie, nie akceptujesz siebie, nie jesteś dla siebie przyjacielem, odrzucasz samego siebie i nigdy tak naprawdę się ze sobą nie spotkałeś. Wtedy jest samotność. I wtedy, jeżeli taki stan się utrzymuje, mimo że szukasz bliskości i przyjaźni i miłości u wielu innych osób albo zajmując się różnymi rzeczami, to ta samotność z dziwnego powodu nie przemija. I nie przeminie, dlatego że cały czas nosisz ją w sobie. I gdziekolwiek pójdziesz, pójdziesz do 100 nowo poznanych osób. 100 nowych poznanych osób przyjmie cię z szeroko otwartymi ramionami. Uściskają cię, powiedzą ci, że jesteś piękny, że jesteś mądra, że jesteś wartościowa. Dadzą ci 100 złotych medali. Wrócisz do domu. Wcale nie będziesz w tym domu sama. Będziesz miała rodzinę, będziesz miała zdjęcia, dzieci, będziesz miała swoje ulubione seriale w telewizji i wiele innych rzeczy. A jednak gdzieś w głębi serca ciągle będziesz czuła, że skrada się ta dziwna, obezwładniająca samotność i po prostu już nie wiesz, co zrobić, żeby się od niej uwolnić. Bo nie trzeba się wcale od niej uwolnić. Chodzi o to, żeby ją wypełnić. Dlatego, że ona istnieje w tobie i tylko ty możesz ją zapełnić. Nie innymi osobami i nie pracą i nie przyjemnościami i nie przedmiotami, tylko najzwyczajniejszym w świecie uczuciem przyjaźni w stosunku do samego siebie. Akceptacji w stosunku do samego siebie, troski o samego siebie, szacunku do samego siebie, bo to wszystko składa się na przyjaźń i na miłość. Ale dopóki kochasz, szanujesz i lubisz wszystkich dookoła, oczywiście to jest fantastycznie, ale dopóki koncentrujesz swoją miłość, życzliwość, lubienie, szacunek tylko na różnych osobach dookoła siebie, to wciąż będziesz nosiła w sobie samotność. Bo tego rodzaju
emocji, która jest w stanie na zawsze uleczyć samotność z duszy, nie dostaniesz od drugiego człowieka. No po prostu tak jest. Każdy człowiek musi dać to sobie. I znów to nie oznacza, że przestajesz się zajmować innymi osobami, tylko koncentrujesz się na sobie. Wprost przeciwnie. Wciąż kochasz innych, wciąż szanujesz innych, wciąż poświęcasz im swój czas, swoją uwagę, zainteresowanie, ale jednocześnie znajdujesz też czas, żeby zrobić to dla siebie. Po prostu jesteś dla siebie przyjacielem. I tylko wtedy znika to obezwładniające poczucie samotności. I teraz zobaczcie, jeżeli spojrzy się na to z tej perspektywy, to być może zgodzicie się z tym, co powiedziałam na początku, że samotność jest tylko myślą, jest tylko wrażeniem, czyli realnie jest wrażeniem i uczuciem czasami bardzo dojmującym, ale jednak nie jest, no nie jest czymś prawdziwym, dlatego że można to uczucie i to wrażenie i tę myśl po prostu zmienić. A zmienić to można wtedy, kiedy spojrzysz na to z innej perspektywy. Czyli jest to kwestią sposobu myślenia, ale jest to też kwestią pewnego przygotowania swoich myśli, swojego serca, swojej duszy do nowego, trochę innego podejścia do samego siebie. Tego się nauczyłam o sobie w moim życiu. I tak jak kiedyś, dawno temu, miewałam czasami takie myśli, kiedy z mojej perspektywy to wcale nie znaczyło, że w moim życiu działo się coś przerażającego, to tylko znaczyło, że ja to w taki sposób odbieram. I wtedy zdarzały się takie myśli, kiedy wydawało mi się, że to po prostu nie ma sensu, żeby dalej żyć w taki sposób. Tak, kiedy przeszłam tę całą drogę i kiedy zrozumiałam to, co wiem dzisiaj, to, o czym Wam przed chwilą powiedziałam, to nie tylko takie myśli nigdy się nie pojawiają, ale wprost przeciwnie, pojawia się instynktowna wdzięczność za to, że żyje. I pojawia się instynktowna umiejętność wyszukiwania dobra w tym, co mam. I instynktowna umiejętność radości. Bo wtedy łatwiej jest poskładać to wszystko w całość. To wszystko zaczyna się od sposobu, w jaki patrzysz na samego siebie. Bo z tego potem wywodzą się wszystkie inne rzeczy. To, jak patrzysz na innych ludzi, to, jak patrzysz na świat, to, jak wydaje ci się, że świat patrzy na ciebie. Wszystko. Magdo, na pewno mnie słyszysz. Jesteś teraz gdzieś w takim miejscu, gdzie na pewno jest ci dobrze. Pozdrawiam cię. A jeżeli możesz, to wyślij dobre myśli do tych, którzy czują się tak jak ty, wtedy, kiedy było ci najciężej. Może razem uratujemy ich i zostaną tu z nami jeszcze przez chwilę na ziemi.